na co dzień, jeśli chodzi o moją pracę, no bo jestem reporterem, więc czytam dużo książek reporterskich. Cudzych, bo chcę wiedzieć, co piszą koledzy, co się pisze na świecie. Ale jest taka jedna książka, którą uważam za najbardziej antydepresyjną książkę świata. To jest książka Oty Pawla, Śmierć pięknych saren. To jest taka książka o miłości do życia po prostu. I ona nawet jest takim moim stałym, permanentnym prezentem dla różnych osób. To znaczy, ja już nie wiem, ile kupiłem egzemplarzy tego Oty Pawla. Kupuję go w ilościach hurtowych, jak tylko jest wydany, i daję w prezencie znajomym, a czasami nawet nieznajomym. Więc to jest taka książka, którą często polecam, ale jest taka książka, do której wracam ja jako człowiek piszący, reporter, pisarz. To jest książka Jana Palandowskiego, Alchemia słowa. Wyszła na początku lat 50., potem było wiele wydań. To jest książka w ogóle o tym, o czym jest literatura, o miłości do literatury, o pisarzach, o warsztacie, o języku, no o alchemii słowa po prostu. Bardzo często tam znajduję rzeczy, które dają mi takie w moim zawodzie taki rodzaj pokrzepienia. Ale jest to też książka dla każdego, kto kocha książki.